Cześć. Dzisiaj coś o wędkach, które pozwolą Wam łowić większymi muchami, pozwolą Wam łowić w morzu i mają kapitalny stosunek ceny do jakości. Te wędki to Trapper Warrior SW. Generalnie na naszym rynku przez całe lata brakowało wędek w wyższych klasach, klasach 8, 9, 10, które byłyby w przystępnej cenie. Firma Trapper pierwszą serię, którą w takich klasach wypuściła, to była seria Speed. Była tam, jest w dalszym ciągu wędka 9-stopowa w klasie 8 i 9-stopowa w klasie 10. I zrobiła wyłom, gdzie można było kupić tanią wędkę przeznaczoną do cięższej linki. Krokiem kolejnym stała się seria Warrior SW. Tutaj w tej rodzinie wędek dedykowanych już na słoną wodę, właśnie to SW oznacza Salt Water, mamy aktualnie 6 modeli, od wędki 9 stóp 6 cali w klasie 6 przez 9 stóp 6 cali w klasie 7. W klasie 8 mamy wędkę 9 i 10-stopową, ale mamy również 9-stopową wędkę w klasie 9, doskonałą na szczupaki, głowacice do łowienia w morzu, na mniejsze tarpony, na permity. I kończy się ta seria właśnie tą wędką, którą trzymam, czyli 9-stopową w klasie 10. To jest taki standard do łowienia na duże muchy szczupaków, głowacic. Wędki wykonane są na blankach C40T i uzbrojone zostały w przelotki Pacific Bay, korek klasy 3A, więc na tak przystępną cenę wędki jest to naprawdę coś, jeśli chodzi o zestawienie parametrów. Uchwyt kołowrotka wykonany w technologii CNC. W komplecie oczywiście mamy tubę. Firma Trapper na serię Warrior udziela 5 lat gwarancji dla pierwszego właściciela. Aktualnie w 2023 roku te wędki kosztują 590 zł, więc no w tej cenie na pewno nic sensowniejszego na rynku nie uda Wam się znaleźć, jeśli chodzi o nowe wędki. Z 5-letnią gwarancją, z tubą w komplecie w klasach 8, 9, 10. No, tutaj Warrior w mojej ocenie pozostaje bezkonkurencyjny. Wędki blanki są dynamiczne, mocne, z takim zapasem mocy. Jak widzicie, z fighting batem, także nie boją się holu dużych ryb, jest się tutaj czym zaprzeć. I zarówno do łowienia szczupaków głowacic w słodkiej wodzie, jak i do połowów w słonej wodzie śmiało można taką wędkę kupić, zarówno jako główny kij, lub jako wędkę zapasową, kiedy potrzebujemy jakąś klasę zdublować na karaibskie wyjazdy, czy gdziekolwiek dalej, gdzie musimy mieć jakąś wędkę w zapasie. Warrior jak najbardziej się do tego nadaje. Polecam Trapper Warrior SW.